Dobry wieczór. W czwartek 1 sierpnia Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flesz. Przychodzą pieszo, na rowerach, pielgrzymują z całymi rodzinami lub sami. Najważniejsza dla nich jest modlitwa i refleksja nad własnym życiem. Choć mieszkańcy Częstochowy są już przyzwyczajeni, to Straż Miejska przypomina o bezpieczeństwie, a miasto o zmianie w organizacji ruchu i innych utrudnieniach podczas szczytu pielgrzymkowego. Karolina Komada. Niezależnie od warunków pogodowych, pozytywny nastrój jest wszechobecny. W końcu na Jasną Górę każdy niesie własne intencje i życie. Co w głowie, co w sercu? Jezus. Po prostu droga normalna, tak jak zawsze. Wczoraj było ciepło, dzisiaj jest troszkę chłodniej. Deszcz, takie zroszenie. Po prostu cieszymy się, że jesteśmy razem. Idziemy do Maryi, wracam do mamy, a tak naprawdę wracam do Jezusa, bo Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Bo to napełnia życie radością. Podobnych emocji będzie więcej. Rybnicka pielgrzymka to tylko jedna z prawie 180 grup pielgrzymkowych zgłoszonych na sierpień. Łącznie do Częstochowy przyjdzie nie tylko na własnych nogach 77 000 osób. To pielgrzymowanie się zmienia, bo dużo grup jest takich, które powiedzmy, czy przeobrażają się w rowerowe, czy zmieniają swój charakter, ale zawsze piesza pielgrzymka to, jak się patrzy na nich, to jest zawsze radość. Tu na Jasnej Górze widać przede wszystkim radość, później w kaplicy Matki Bożej skupienie, modlitwa, te intencje, widać, że bardzo ich pochłaniają te intencje, z którymi tutaj przybywają. Mieszkańcy Częstochowy są już przyzwyczajeni do widoku pątników, zauważają jednak pewne różnice. To już nie jest ten ruch, co był 40 lat temu, gdzie nawet pod blokiem u mnie namioty stały wtedy. Teraz już dużo mniej. Mniej wiernych się zrobiło, czy co, nie wiem tego. Od 60 roku mieszkam w Częstochowie, a od 64 na ulicy Piłsudskiego, naprzeciwko stacji, tam był słynny bar mleczny Kefir. Wtedy to godzina 6 rano zaczynało się, że pielgrzymka z Kaczego Dołu, bo mieli te mikrofony i wychodzili piechotą. Także od dziecka widziałem, jak ze stacji od kwietnia do końca sezonu ciągle non-stop pielgrzymki. A ze względu na dużą liczbę pielgrzymujących miasto jest cały czas w gotowości. Nie zabraknie też pewnych utrudnień. Trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami w ruchu, także czasami ze spowolnieniem tego ruchu ze względu na to, że kolumny pielgrzymów przesuwają się ulicami miasta. Oczywiście jest to także związane z jakąś tam większą mobilizacją służb komunalnych, sprzątanie miasta, dodatkowe toalety, dodatkowe zdroje, dodatkowe dyżury w szpitalach, przychodniach, także dyżury na błoniach jasnogórskich w trakcie tych dużych zgromadzeń religijnych. Nie tylko służby komunalne są w pełnej gotowości. Straż Miejska również szykuje się na szczyt sezonu pielgrzymkowego. Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby osoby starsze i małe dzieci, które nie posiadają jeszcze telefonów komórkowych ani lokalizatorów, miały na ręce opaskę lub przy sobie karteczkę z numerem telefonu do najbliższego członka rodziny lub do kierowcy autokaru. A karteczka z numerem telefonu ułatwi i przyspieszy dostarczenie takiej zagubionej osoby, takiego zagubionego dziecka rodzicom, czy dowiezienie osoby starszej do autokaru. Sierpniowe pielgrzymki na Jasną Górę mają związek bezpośrednio ze świętem Najświętszej Maryi Panny. Piesze pielgrzymki z Rybnika i Katowic dotrą na Jasną Górę w sobotę 3 sierpnia. To z pewnością nieoficjalny rekord w województwie śląskim w niechlubnej kategorii zdobyczy w postaci punktów karnych. Wystarczyło zaledwie 15 minut, a kierowca motocykla z Chorzowa został rekordzistą. Ile nazbierał punktów i co ważne za co, o tym teraz Paweł Jędrusik. W taki sposób 51-letni mieszkaniec Chorzowa jechał drogową trasą średnicową, a następnie przez swoje miasto, a także Świętochłowice. W kilkanaście minut dokonał tylu wykroczeń, że uzbierał aż 346 punktów karnych. Czyli to trochę tak, jakby stracił prawo jazdy ponad 14 razy, gdyby tylko je miał. Listę jego przewinień można wymieniać i wymieniać. Tam było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu. W jednym przypadku pieszy musiał gwałtownie zbiec z przejścia, żeby uniknąć potrącenia. Jazda ścieżką, drogą rowerową, na której również znajdował się rowerzysta. Także, no i wiele innych, tak? Linia ciągła P4, niestosowanie się do znaków i sygnałów i tak dalej. Gdy został zatrzymany przez policję z Rudy Śląskiej, nie przyznawał się, że to on prowadził motocykl. Wpadł jednak przez monitoring. Do tego nie miał uprawnień. Policjanci z Rudy Śląskiej nie przypominają sobie, żeby w mieście była kiedykolwiek podobna sytuacja. Sprawą jego wykroczeń zajmie się teraz sąd. Możliwe, że 51-latek został właśnie niechlubnym rekordzistą. Dla porównania w ubiegłym roku spory wynik uzyskał 56-letni kierowca z Warszawy, 265 punktów karnych. Śląski garnizon ma swojego generała. Nadinspektor, czyli generał Mariusz Krzystyniak, komendant wojewódzki śląskiej policji, został dziś uroczyście powitany w komendzie w Katowicach. Powitaniu przyglądał się Paweł Jędrusik. Nadinspektor Mariusz Krzystyniak, który od 20 czerwca tego roku jest komendantem wojewódzkim policji, nominację generalską otrzymał w środę w Warszawie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. W Katowicach powitała go orkiestra i władze województwa. Bycie generałem, nadinspektorem policji, nadinspektorzy to wiedzą. To ogromny zaszczyt, honor i duma, ale to też ogromny obowiązek. To też ogromny obowiązek, aby być przykładem, aby świecić przykładem, aby mieć w sobie tą moralność, etyczność. Swoją karierę zawodową Mariusz Krzystyniak rozpoczynał w komisariacie policji w Bytomiu. Później służył w Katowicach. Na początku tego roku był także komendantem wojewódzkim policji w Łodzi. Województwo śląskie straciło bardzo wartościowego oficera. Zyskało województwo łódzkie. Hasłem województwa łódzkiego jest nabiera prędkości, śląskiego pozytywna energia. My, śląscy policjanci, jesteśmy dumni, że na czele naszego garnizonu stanął nadinspektor Mariusz Krzystyniak. I nie mamy wątpliwości, że nabrał prędkości, by rozwijać pięknie śląską policję z pozytywną energią. Oprócz policjanta ze Śląska nominacje generalskie z rąk prezydenta Dudy otrzymali też Marek Boroń i Cezary Luba. Każdy z panów ma w swoim policyjnym życiorysie ponad 30 lat służby w polskiej policji. Każdy z panów rozpoczął swoją służbę w Policji Rzeczypospolitej, w Policji Polskiej, która kontynuuje chlubną tradycję Policji Rzeczypospolitej, tej powołanej 105 lat temu w odrodzonej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów. Podczas wręczania nominacji prezydent Duda podkreślił także, aby awanse policjanci traktowali jako zobowiązanie, bo policja odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Remedium na rosnące rachunki za prąd i gaz ma nim być bon energetyczny, czyli jednorazowe świadczenie dla osób o najniższych dochodach. Wnioski można składać od dzisiaj, trzeba jednak spełniać kryteria dochodowe, a także pamiętać, że czas na wypełnianie wniosków jest ograniczony. Karolina Komada. Jest to świadczenie skierowane do, jeżeli chodzi o gospodarstwo jednoosobowe, do osób, których dochód nie przekracza 2,5 tysiąca złotych, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych, jeżeli on nie przekracza 1700 złotych, on został zaplanowany w kwocie od 300 do tak naprawdę do 600 zł. Można zgłaszać się z wnioskami o wypłatę bonu energetycznego od 1 sierpnia do końca września. Trzeba pamiętać, że wnioski później kierowane nie będą rozpatrywane. Wnioski można składać poprzez aplikację mObywatel, platformę ePUAP lub stacjonarnie w gminie swojego zamieszkania. Niemal 100 koncertów, 6 scen i wielu znamienitych artystów w jednym miejscu. 2 sierpnia startuje Off Festival. Podczas 3 dni imprezy fani dobrych brzmień usłyszą m.in. Grace Jones, The Blaze czy Edytę Bartosiewicz. Katowice zapewniają darmowy transport, który niemal przez 24 godziny będzie dowoził festiwalowiczów na lotnisko Muchowiec. Magda Sincewicz. Przygotowania są już na finiszu, bo przecież lada chwila ten zielony zakątek Katowic ponownie stanie się areną festiwalowych wrażeń. Kolejna edycja przed nami, 2-4 sierpnia. Tysiące osób, które odwiedzą katowicki Muchowiec. Jest uruchomione miasteczko namiotowe na pobliskim lotnisku, tak aby te osoby, które z daleka przyjeżdżają, a wiemy, że i z różnych zakątków Europy są fani takiej muzyki właśnie alternatywnej, którzy do Katowic zjeżdżają konkretnie na OFF-a. By włączyć w sobie moduł ON i czerpać w pełni z tego, co w tym roku przygotowali organizatorzy. Off Festival w tym roku to blisko 100 koncertów na 6 scenach. Wśród artystów pojawią się tacy wykonawcy jak legendarna Grace Jones, która wraca do Polski po kilkunastu latach przerwy. Jedna z największych ikon popkultury ostatnich kilkudziesięciu lat. Będzie headlinerem sceny głównej w sobotę, czyli 3 sierpnia. W piątek, 2 sierpnia headlinerem sceny głównej będzie Future Islands, którzy wystąpią w Polsce po raz pierwszy. W niedzielę z kolei francuski duet muzyki elektronicznej, niezwykle popularny w ostatnich kilku latach, zespół, który nazywa się The Blaze. A prócz nich artyści pochodzący niemal z każdej części świata, począwszy od Wielkiej Brytanii poprzez Stany Zjednoczone, aż po Australię, wyruszą za nimi ich fani. I mimo, że ten teren nie jest im znany, bez problemu do niego dotrą, także za sprawą darmowego transportu. Uruchamiamy dla imprezowiczów specjalne autobusy. One będą oznaczone symbolem S1. Trasa tych linii została tak poprowadzona, żeby umożliwić festiwalowiczom zarówno dojazd na imprezę, jak i powrót z niej, i będą mogli z tych połączeń skorzystać zarówno mieszkańcy Katowic, jak i spoza Katowic, dzięki temu, że będzie można się przesiadać z tych autobusów na inne linie. Przystanek początkowy zlokalizowany będzie przy ulicy Sądowej, nieopodal dworca PKP. Autobusy kursować będą od godziny 8 do 3:30. Po dotarciu na miejsce do festiwalowej bramy pozostanie zaledwie 700 metrów. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flesz. Zapraszam na kolejne jutro. Spokojnej nocy, dobranoc.